Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Zagrajmy w Euro Truck Simulator 2. Zaraz do Was wracam. Okej, już jestem z powrotem. Dobrze moi drodzy, dzisiaj sobie zagramy oczywiście na trybie single player z Euro Trucka. Dzisiaj wypróbujemy oczywiście w tym odcinku, jak obiecywałem jeszcze wcześniej w poprzednich odcinkach, wybaczcie, że 3-4 materiały będą bez głosu, ale coś mi się pokiećkało w programie Shadowplay i niestety się nie nagrały te materiały niektóre i wybaczcie za to. My sobie, tak sobie myślę, sobie weźmiemy w tym odcinku jakiś mniejszy gabaryt. Wiecie? Tylko nie Anglia. Nie, 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 nie. Czekajcie. Wielkie opony. W sumie wielkie opony można by wziąć. Nie ma, nie ma, nie, no. W sumie bez problemu, co nie? Albo... Czekajcie, elementy kotła. Co to w ogóle było? No, ja nie pamiętam już. Wymiennik ciepła. O, wiecie co? My sobie może dzisiaj pojedziemy. Czekajcie, jest jakaś słaba ciężaróweczka? Nie ma. Jestem ciekaw, jak by się jechało z premiumką. Wypróbujemy, co nie? Premiumkę dzisiaj. Magnumkę, wybaczcie, kurczę, też mi się już, no, troszeczkę ten, pokiczkało. Dobra. Aha, tu jest te pół... Czego po... O Jezu, nie, dobra. Wiecie co? Ja chyba z tego zrezygnuję, bo ja po Anglii nie będę jeździł. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 ja po Anglii nie jeżdżę. Nie, nie, nie. Nie. Czekajcie jeszcze raz. Kurczę, niepotrzebnie, za szybko. Czego ja Viveco swoje siadłem? Ojej. Nie, dobrze. Weźmiemy sobie jeszcze raz. Czekajcie. Ja zapomniałem, że tam jest ten. Glasgow. A ja po Anglii nie chcę za bardzo jeździć. Ja nienawidzę Anglii. Niestety. Wiecie co? Może... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzieś tu widziałem takie kurcze ciekawe... Czekajcie, kurczę, gdzie to było? Lul... Gdzieś tu było. Czekajcie, Sheffield nie, ligę tak samo nie. Elementy kotła, nie, czekajcie. Wiem, kurczę, wiem, 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 za długo się zastanawiam, ale... Trzeba coś wziąć takiego, kurczę. Wiecie co, ja bym spróbował dzisiaj, kurczę, dwa gabaryty sobie przewieźć, ale czy mi się uda, wątpię. Spróbujmy najpierw te wielkie opony przewieźć. Będzie troszeczkę szybciej. 180 km. Ale my sobie tutaj nie będziemy jechać szybko, no niestety. Czy trzeba jechać maksymalnie 90... 60, wybaczcie, co ja gadam. Dobra, będziemy jechać sobie skakaneczką. Starą. 730 koni, zapalamy sobie światełka. Czemu nie? No i tak się prezentują te koła, ale ich to dużo jest trochę, kurczę, fajnie. Dobra, my sobie musimy jechać do wielkie opony z Linköping do... Gdzie? To co? Nie ma, kurczę. Aha, to takie, taka traska, dobra. Dobra, lecimy. Czekajcie, bo tu zapomniałem, kurczę, wycieraczek włączyć. Cholera. Jak uszkodzenia naczepy, kurde. Tym się nie da normalnie jechać. Ludzie, no bez kitu. O cholera. Trzeba tu zjechać. Ej, panie, uważaj, żeż. Kurde, masakra tu jechać tym gabarytem takim, kurczę, tymi wielkimi opanami. Masakra. Co? Aktualnie mam... Kurczę, czekajcie, grafika. A, na ultra mam, dobra, okej, fajnie, 40 FPS-ów mam. W psów.
O, czekajcie, bo tu bym przyspieszył, także hej. Czekajcie, jestem ciekaw sobie, że jakbym tam wjechał. Bym sobie zwiedził tę dróżkę, ale czy jest sens? Nie wiem. Dobra. Kurze, mnie uszkodził tego. No i tak sobie jedziemy, kurczę, 60. Przed nami, kurczę, fajna ciężarówka. Znaczy ten, samochód dostawczy. Czekajcie, ja sobie włączę. Oczywiście te. No, rozpędzaj się. Przecież ty w prawo skręcasz, to czemu nie jedziesz? Czekajcie, zaraz. Już jestem z powrotem. Wybaczcie za to. Mam nadzieję, że się nagra, kurczę, bo jak znowu będzie to samo. Ale chyba jest, dobra, fajnie, świetnie. Dobra. Nie będę tu szybko jechał w sumie. No, czego on kurde zwalnia, cholera jasna. No ludzie, no bez kitu. Dobra, lecimy. Powolutku. W sumie taka krótka trasa to będzie, tak myślę. A dobrze, na razie sobie jedziemy. No co za pałan. Czego ty o Jezu, masakra z tym. Po co on hamuje do 50? Ludzie. Jezu, masakra. Dobra, sobie lecimy. A, i tu mogę wam pokazać, że już mam... Jeszcze event jest, właśnie. Tutaj tak myślę, że będą szybsze informacje ode mnie. Jest event oczywiście zamówień zewnętrznych. I ten. I... Mogę wam powiedzieć, że można tam do... Będzie do... Do wzięcia sobie ze strony World of Tracks przede wszystkim tam misia polarnego, tam coś jeszcze, takie coś jak na przykład tutaj mam, że mogę sobie wybrać, zaraz, jak to się nazywa, kurczę, nie to, to jest rozgrywka, że mogę sobie wybrać motyw tłamenu, o. Właśnie, sobie zmienimy od razu na takie. To jest fajniejsze. Coś takiego mogę sobie wybrać. I coś tam jeszcze można. Będzie to chyba taki Mikołaj z... Wielki Mikołaj będzie tutaj chyba, mi się wydaje, z choineczką. Tak właśnie widziałem, ale czy to będzie fajne, nie wiem. Ten materiał oczywiście nagrywam. Dobra, okej, on mi tam już troszeczkę drogę zagrodził, widziałem tamte ciężarówce. No nagrywam 23 grudzień, ten materiał się pojawi najprawdopodobniej, tak myślę, po świętach, wiecie. No, tu chcę wam powiedzieć, że o tym mikrofonie, co nie, że miałem wyłączony w ustawieniach niestety, ale wybaczcie za to, no powiem wam, że... Może to niechcący wyłączyłem, ale no nie wiem, wiecie. Ale cóż, lecimy. Powolutku sobie jedziemy. Co za padalec. O dziwo, jeszcze nie uszkodziło mu ładunku do większych procentów. Widzicie? A ja już jestem na miejscu? Nie, dopiero wjeżdżam do miasta. Ojej. Ej, a te spalanie to fajne mam. W sumie. Nawet powiem epickie. Ale cóż. O, czekajcie, bo dotykam kurde tego. Dobra, lecimy. Powolutku. Sobie zatrzymuj się. Dobra. Powolutku sobie jedziemy, bo ja mam zamiar sobie nagrywać, wiecie co?
Miałem sobie nagrać odcinek z Crazyza, ale powiem, że w Crazyzie bym musiał, musiałbym troszeczkę tam, no, dłuższy odcinek nagrać, a tutaj to nagram, tak myślę, króciutunki. To ja myślę, że 25 minut tak mi się uda może. Ale jeszcze... Czy ty hamujesz? Cholero ty. Cholera. Dobra. Jakoś udało mi się ogarnąć. Dobra, tu mam garaż kupiony. Tam. Właściwie tu mam tyle mapy zwiedzone. 76,86%. Powiem, że sporo. Jak na wszystkie dodatki z Italią, ale to już wam mówiłem chyba, tak. Przypomniałem sobie, nie wiem po co ja tam wracam do tych starych wiadomości. Co nie? Kurczę. Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu, kurczę. Czemu ono hamuje przede mną? Ludzie. Dobra, lecimy powolutku. 120 km. Chyba sobie ten jeden ładunek tylko przewiozę, ale jeszcze zobaczymy. No powiem, że się fajnie prezentuje ten. Fajnie się prezentuje ten dodatek. No tu raz, dwa, cztery koła wielkie. Pewnie do traktora. Ale skąd mogę wiedzieć? Nawet powiem, spalanie jest epickie. Kurczę, takie malutkie spalanie, że hej. No powiem, że spalanie jest nawet. Ale mogłoby być jeszcze fajniejsze, takie mniejsze. 93,6 to jest bardzo dużo. Jak na skakankę z gabarytem takim mniejszym. Nie, w sumie co ja gadam, odwrotnie to miało być, mniejsze. Jezu, jak ja jestem też cały czasem, kurczę, taki, no. Dobra. Wiecie co, tylko chyba ten jeden ładuneczek przewiozę. I dalej. Kiedyś może będziemy testować jeszcze. Ale na razie tylko ten jeden odcinek się pojawi na moim kanale. Ze specjalnych tych transportów, wiecie? No ale powiem, że mogłem wziąć sobie inny ten transport, powiem, że ten transport jest fajny, o ten, kurczę, powiem, że mi się bardzo podoba. No, czego hamujesz? Co za padalec? I jak zahamował, skurczy byk. Ja pierdzielę, co za matą. Kurde, masakra. Masakra jakaś, kurde. Ja pierdzielę, czekajcie, bo tam ktoś o mnie napisał. Tego nie będzie widać. Życzenia mi wysłał, kurczę. Znajomy jeden ze Steama. Co on to odwala? Nie, powiem, że nawet fajnie się pre... Co? Od kiedy tak? Ej, czekajcie. Kurczę. Ja tak rzadko jeżdżę na Skandynawii. I takie fajne jest, kurczę, na rondzie. Na... Taka kuleczka? Kurczę, powiem, że ja tu rzadko jeżdżę w sumie. Znaczy nie, w sumie... Nie rzadko. Wiecie? Właśnie często tu jeżdżę do Skandynawii. Otóż ostatnio to tak, no powiem, no na multiplayerze to tak rzadko. W sumie to ja tak jakoś powiem. W sumie. Jakoś tak, kurczę, tylko te upominki robię, wiecie, ten event.
co jest. On jest do 22 stycznia, przede wszystkim to można go robić. To powiem, jest łatwe, tylko tam trzeba to coś takiego zrobić, że trasa minimum 230 km. Dobrze mówię? Czekajcie, czy ja coś pomyliłem? Czekajcie, bo ja chyba coś tu pokićkałem. Czekajcie. Nie, czekajcie chwila. Czekajcie. Kurczę. Chyba 230 km albo 240, wiecie, teraz kurczę powiem, że się pogubiłem już z tym wszystkim. Tak, trochę się pogubiłem. Ale co zrobić? Czemu on hamuje? Padalec. Ja pierdzielę, no nie hamuj żeś mnie tu. Ja wiem, że się zbliżamy powolutku już do tego miejsca, ale czemu on hamuje mi kurde przed nosem? Dobra, czy oni będą stać? Cholery jedne. Co? Nie, powiem, że te specjalne transporty na swoją cenę, jak czyli 18 zł, powiem, że są epickie, bo ja chciałem to kurczę, powiem wam, oddać, ale tam popisałem mi, że tam tyle godzin mam przejechane, co nie. No tak, to niestety nie przyjęli mi tego z powrotem, no ale powiem, że się chociaż cieszę, bo odcinek chociaż nagram jeden z tego. Jezu! Co on to odwala? Ja pierdzielę. Dopiero jedziesz tu i jest, jaki jest matołem. Czekamy powolutku. Dobra, czy on przyjechał już? Czekajcie, zaraz muszę. Jedzie. Ej, premiumka, co ty robisz? Kudźwa. Ja pierdzielę. Kurczę, ten jeden prezent tylko mam. Fajnie powiem w sumie. Nie poczułem, ja tam się, no, wpierdzieliłem się szybko, co nie? A tak to powiem, że no nawet. Spalanie na tą kurczę takie i takie. Fajnie. W sumie nawet fajnie, kurczę. Dobra. Powolutku już dojeżdżamy. Chyba tylko ten jeden transport zrobię. Wiecie? Tak zrobimy. Niestety się nie wyrobię z drugim transportem, bo to już... No, 52 pojazd, tak już... 20 ileś minut nagrywam. Aby tutaj tylko ten jeden transport przewieziemy. My w ogóle jedziemy gdzie to? To jakieś... Czekajcie. Czy my tu idziemy do Norfoodu? Nie, Nordic. Jak ja mam tam zaparkować? Do tego Nordic. Przecież to jest kopalnia bardzo malutka, lol. Jakie te głupie są czasem, powiem, te... Te firmy. Nie firmy, tylko te... Co mam tam zajeżdżać, co nie? What? 65 przyjechałem, wow. O, dobra, tam jakoś powiem, no... Jakoś tam przeżyję. Jakoś zaparkujemy, a jak nie, to wezmę szybkie te... wezmę sobie szybkie te... szybkie zaparkowanie, co nie, te ostatnie. To łatwe zaparkowanie, o. Znaczy nie, bez parkowania, o to mi chodzi. Się pogubiłem już z tym wszystkim. A, jeszcze trochę i będziemy na miejscu, fajnie. Tak się te prezentują, powiem wam, te zestawy z... Przede wszystkim z tego Special Transport, które wyszło konkretnie 14 grudnia, czy tam 13. Chyba 13 grudnia. Dobrze, nie będę tutaj okłamywał, bo nie wiem w sumie.
Co miałem mówić jeszcze, kurczę, wam, moi drodzy, że z informacji chyba nic takiego nie będę wam, szczerze, żadnych informacji nie mam dla was na temat kolejnych serii. Na pewno będą się pojawiać odcinki z Eurotracka na 100%. Co jeszcze? Co to jeszcze będzie się pojawiać? Chyba tylko powiem Eurotrack i Crysis, tak myślę. Może do ferii skończymy Crysisa. Tak myślę sobie. A jak się nie wyrobimy, nic się nie stanie. Na przykład będziemy dłużej troszeczkę, no, nagrywać. Wow! Tego Crysisa. Po tym Crysisie tak chciałem, kurczę, powiem wam, moi drodzy, nagrać, tak sobie myślę, jakieś, kurczę, nowsze tytuły, ale czy mi sprzęt da radę, nie wiem, zobaczymy jeszcze w swoim czasie, jak to będzie, ale na razie tutaj nic nie będę wam obiecywał w sumie. Czekajcie, ile tego paliwa mi zostało? 1762 km. Aha, okej. Dobra, okej, fajnie. I tak to się prezentuje. No a tam właśnie wow! A mi zaparkował, ja pierdzielę. I co, i tak będzie stał, te? Mhm, no dobra, fajnie. Fajnie. Ej, ja mogę tu przecież sobie, kurczę, pojechać dalej gdzieś. Nie no, żartuję, powiem wam, moi drodzy. O, tu spalanie mi podniesie się troszeczkę, kurczę. Ale, co się będę przejmował. Przecież tu można przyspieszyć do 70, kurczę, na luzie, ja pierdolę. Wow, panie, ej, za daleko. Ej, zarzuciło mnie, widzieliście? Cholera. Jak ja mam tu zaparkować? A, dobra. Aha, to jest takie easy, dobra, fajnie, parkowanie, fajne. Kurde, myślałem, że zaparkuję ładnie. Pięknie. Jestem ciekaw, chwilę spalania. Kurde, czemu takie duże to jest? Ludzie. Ja pierdzielę. Nie wiem czemu tak. A co zrobić? No i tak się prezentuje, powiem wam, te Special Transport. No i tu, moi drodzy, kurczę, wyglądają te upominki. Już zaraz wam pokażę jak. Czekajcie, bo tu jakieś nowe, kurczę, ostatnio dodali na początku grudnia, jak ta Italia wychodziła, ładunki nowe. O, tak wyglądają te ładuneczki, widzicie? Powiem, że no nawet fajne są. Przez to można dostać tam te nagrody takie fajne, jakby te miśki, misia polarnego, czy te choinkę, czy tam jeszcze coś dostanę. Wiecie? I to nawet, powiem, jest fajne. No i tak to wygląda, powiem. No, to aż do Palermo mam, kurczę, prawie 3000 km. I tak to prezentuje się, widzicie? Ale cóż, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach i cóż, do usłyszenia. Cześć.